Powiedzmy, że mamy dwie proste przecinające się, i powiedzmy, że wiemy, że miara tego kąta to 7x dodać 182. Wszystkie liczby podane są w stopniach, czyli 7x dodać 182 stopni. I wiemy również, że miara tego kąta to 9x dodać 194 stopnie. I pytanie brzmi: jakie są miary każdego z tych kątów? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. OK. Może rzuciło Wam się od razu w oczy, że te dwa kąty to kąty wierzchołkowe czyli kąty utworzone przez dwie przecinające się proste i leżące naprzeciwko siebie. Kąty wierzchołkowe mają równe miary. Miara tego kąta i miara tego kąta to ta sama miara. Czyli możemy zapisać, że 9x dodać 194. Stopni równa się 7x dodać 182 stopni. No i teraz wystarczy rozwiązać to równanie ze względu na x. Możemy przenieść wszystkie wyrazy z x na lewą stronę, czyli odejmiemy od prawej strony 7x i od lewej strony też odejmiemy 7x. Wszystkie stałe możemy przenieść na prawą stronę, czyli od lewej strony odejmiemy 194. I od prawej strony oczywiście tak samo odejmiemy 194. Zawsze wykonujemy to samo działanie po obydwu stronach znaku równości, inaczej równanie przestanie być równaniem. Po lewej stronie zostaje 2x, po prawej stronie zostaje 182 odjąć 194. Gdyby to było 194 odjąć 182, to różnica wynosiłaby plus 12. Ale jest na odwrót. Odejmujemy większą liczbę od mniejszej, czyli wynik odejmowania będzie liczbą ujemną. Minus 12. Dzielimy obydwie strony przez 2 i otrzymujemy x równa się minus 6. I teraz możemy wykorzystać te informacje do obliczenia miary każdego z tych dwóch kątów. Właściwie wystarczy obliczenie miary jednego kąta, bo one są sobie równe. 7 razy minus 6 dodać 182. 7 razy minus 6 to się równa minus 42, dodać 182 to się równa 140 stopni. I to samo musi wyjść tutaj. 9 razy minus 6 dodać 194 to się równa minus 54 dodać 194, czyli również 140 stopni. Widać teraz, że rysunek nie jest wykonany w skali. 140 stopni to kąt prosty, dodać połowa kąta prostego i dodać jeszcze 5 stopni, czyli musiałoby być mniej więcej tak, chociaż wszystko zależy jeszcze od rozdzielczości ekranu, na jakim oglądacie ten film i karty graficznej, jaka go obsługuje, tudzież jej oprogramowania.